Papi, papi, papa, papa, pa. Dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gdzie on jest? A, tu jesteś. Ups, nie to. Ale mnie dziabnął. Dammit. Gdzie są te mury? Mury śmierci. Tu może. Chociaż też nie za bardzo. Może to tu? Siema, Andrzej. No gdzie to miejsce jest? Kurde. Nadal nie kojarzę, gdzie to jest. Zapomniałem. Miejsce, gdzie można tą mgłę rzucać w niego. I teraz mnie zabił.
Siema, Rafik. Bagaż? Jaki bagaż? Nie tu. Gdzie jest to miejsce, Rafik, co mgłę można było rzucać? Swobodnie za ścianę. Ostatnio to znalazłem za pierwszym razem, a teraz nie wiem. Tutaj? Na północ? Kurwa. Wspaniale. Ale jakiego baga? O co ci chodzi, Andrzej? Bug w sensie błąd? Dobra, już się domyśliłem. Zaraz przy wyjściu. Ale to było piękne. Aha. Chyba nie działa. Jeśli to tutaj. Jest, mówiłem ci, snyp. Snip, fonetycznie. A z czego chcesz sczytywać piosenkę? Bo to też ważne. Jak on cały czas ten biega za mną.
Z YouTube'a to nie wiem. Może i też snip. Chyba to naprawili, nie wiem o co chodzi. Kurwa. Snip, odpalmy go. Nie, on z YouTube w ogóle nie przechwytuje. Chuja. Coś tam mu idzie. Powoli, ale idzie. Zajebiście. Dobra, już wiem, co muszę zrobić. Mniej więcej. W tej chwili to w sumie każda konsola jest dobrym wyborem.
Jak chcesz mieć po prostu konsolę z ekskluzywami, to PS4. A na przykład jak konsolę z dobrą przyszłością, to Switch. Jasne. Kurwa, to było dobre. No nie wierzę. Soulsy w pigułce. Cizujesz bossa, po czym on przez teksturę, przez ścianę cię łapie. Grapluje. Jak widzisz, Rafik, mam towarzysza na Twitchu. Albo i nie widzisz. No można przede wszystkim cheerować. To już widać. I mam licznik subskrypcji normalnie. To też jest ciekawe. No, coś tam go tłukę teraz. Aha. Nie to. A go da się tak we wszystkich formach porobić? Czy jest jakiś moment, że muszę przestać? Aha.
Dziwne przejście. No a teraz, gdzie było wyjście? Z moim poczuciem kierunku to może być kiepsko. Zaraz. Chyba tutaj. Nie tutaj. Au. O, tutaj. Już idzie. To frajer. Co to było? Kurwa. Wiesz co, chyba sobie odpuszczę ten sposób, bo czuję, że mnie denerwuje takie bieganie. Au. No ale tego teleportu się chyba nie da uniknąć, nawet jak go starasz się zgliczować. I tak mnie troszkę siepie. Trochę ja go, trochę on mnie. No teraz nie wiem. Przysnął chyba.
Okej. To było niezłe. Auć. Ała. Spokojnie. Gościu. Najgorsze, że tych ringów nie widać, jak on się zamachuje, nie? Za tą ścianą. Bo i tak go cheatujesz poniekąd. Cheezujesz, whatever. Zwał jak zwał. Tylko jeszcze, żebym trafiał tą mgłą. To byłby kozak. Damn it. No, już bliżej. Okej. Okej. Aha. To mnie zaskoczył. Delikatnie mówiąc. Fuck. Siedź tu. No, albo się uda, albo się nie uda. No i okej. Blisko było do fejla, ale jakoś wyszło.
120 smacznych tysięcy. W ogóle się zastanawiam, bo nie wiem, jak to sprawdzić. Te wszystkie powiadomienia od cheerów i tak dalej, czy to będzie się samo wyświetlało? Czy to już jest zintegrowane w cudzysłowie z Streamlabsami, że nic nie muszę konfigurować dalej? Bo szczerze mówiąc, nie mam bladego pojęcia. No właśnie, Rafik. Pięćdziesiąt osiem. A, to będę miał na level. Dostrojenie. Odpoczynek, Filianor. To od którego ogniska teraz będzie smok? Wspólny grób. Czekaj, muszę sobie przypomnieć to ognisko, gdzie to jest. A, to jest tutaj. Co ten się wyłaniał? Ten Midir. A żeby teraz na niego iść? Tu były ściany ukryte. Tu winda. Muszę się na dół dostać, tak? Tylko jak to się robiło? Jakaś drabina pewnie jest.
Dobra, na dół. Zeskakuje w połowie windy, tak? Dzięki. Jezu, ziewak. Sorry. Okej. Nie zauważyłem nic. Pewnie jest z jednej strony. Ta, tutaj. No tak, to miejsce pamiętam teraz. Że tu można zeskoczyć do tego. No, pierścień Felodii plus 3. To się może przydać kiedyś. Co ja robię? Zamyśliłem się. Znowu mam taki moment z tymi Soulsami, że zmęczony się czuję tą grą. Że już zrobiłbym serię z czegoś innego. Kurde, tutaj. Wczoraj w ogóle nie streamowałem, bo u rodziców byłem. Jak wróciłem, to była taka godzina, że już sensu nie było. Żar. O. No, wygląda bardzo znajomo. O, co to za strój? Nic ciekawego. A, tu można summonować kogoś, tak? Tylko tam trzeba coś zrobić. I chyba Gaal tutaj był, tak? Tylko oczywiście przed zabiciem go można go przyzwać. Plum. Plum. No, plum. A, i trzeba z nią pogadać, tak? Czy coś? Czy coś? Fuck.
Nie dajesz się zamglić, co? Kurwa. To chuj. Lepiej chyba od tego kościoła teraz chodzić. A żeby ją zsumonować, trzeba z nią pogadać, tak? Gdzie ona była? Tutaj? Tak, przy tych drzwiach. Tylko czy trafię? To jest taka kwestia. Tu nie. Tu też nie. Tu. Pan Żółw. Pyk, pyk, zaraz mnie zabiją, pyk. Odwalcie się. I nie ma jej. Żadnego promptu. Aha, czyli po zabiciu już z nią nie można gadać. Czyli to była ta pani przy Gaelu, tak? Kościół. Chyba jednak kościół nie jest najlepszym wyborem.
Jezu, jaki ja sklerotyk jestem. Czekaj. Prawa strona. Jak wchodzę. Wschód. A, to było to zejście. To może lepiej właśnie ten pierścień założyć. Nie, jak i tak zamierzam go mgłą ciachać. Głównie. Fajny hełm. Kapelusz. Nice. Oj. Minimalny postęp. A tam druga mgła, ona jest, jakby to powiedzieć, innym gatunkiem czaru, czy jak to jest? Bo jest jeszcze taka trująca mgła, nie? Jakoś to się tak nazywa. Ale ona jest dla mnie, że tak powiem, czy wschód, czy to jakiś cud od wiary skalujący się, czy coś, czy coś. Musiałbyś zobaczyć, mówisz. Czekaj. Poison Mist. Dark Souls. Trójeczka. Spiromancy. Piętnaście trucizny. Build up.
Toxic Mist, Poison Mist. Czyli są jeszcze dwie mgły. Trujące i toksyczne. I obie są z piromancji. A jest jakiś item, który rozpyla truciznę. Ciekawe. Storyteller staff. Dropped by Corvian Storytellers. A, czyli od tych magów, te ptaki takie. Magowie. Kojarzysz? Ci, co dostają pierdolca nagle. Jasne. Jak ja mam tego uniknąć? Oj. Fuck. Jakiś protip? Na przykład przestań spamować tą mgłą. Jeszcze trzeba czuć moment, gdzie ją rzucić. Na razie to jest jak jest. Andrzej sobie poszedł znowu. Serio.
Znaczy on w sumie... On ma ten hitbox duży, nie? Czemu go nie stargetowałeś? Aha. Fuck, 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 fuck. Au, to zaboli. No rzeczywiście ten hitbox robi u niego dużo. Fuck! No chyba sobie żartujesz. On zadaje obrażenie od mroku? Pewnie tak. O, skraca czas rzucania czarów. Ty.
No kurde. W momencie jak się leczyłem. Aha. W ogóle nie mogę go wyczuć. Teraz go mgła nie zahaczyła. Jasne. Jak z zabawką, po prostu. Ale nie idzie mi chyba tragicznie z nim. Oj, tego ataku nie pamiętam. Aha, to był buff po prostu, tak?
Teraz jakiś beam. On z tego co pamiętam bardzo swoich ataków nie zmieniał w tej drugiej fazie, nie? Kurde. Fuck. Już nie mamy stusów. Pięć popielnych. Dziel. Tak naprawdę jakbym walił z samej mgły, to nawet trzy wystarczą. Przy tej ilości many i wszystkiego. A bardziej potrzebuję chyba zwykłych stusów najwidoczniej. No i co z twoją PS4? Kiedy sobie kupujesz Pro? Czy musisz się jeszcze podrapać po kieszeni? Co, Rafik? Masz wyrzuty sumienia, że musisz wydać pieniądze? Au, serio?
Oj. Ogólnie to ten midir w tych jego beamach i w wyglądzie strasznie mi przypomina Godzillę. Podobnie się zachowuje. Znaczy, podobnie. Chwilami, może tak. Oj, oj. Kurde. Taki fail. Już tak pięknie było. Dobre podejście. Jak myślisz, zdążę do końca streama go uwalić? Ale nie fart. Oj. Chociaż. Ech, pośpieszyłem się z oceną. Do której myślę, że standard 22:30. Ten jak się wściekł w ogóle teraz. Tak wymachuje, że. Ja tego nie ogarniam wizualnie, jak on to robi. Po prostu zbyt wiele się dzieje wtedy. O! I uj.
Ja pierdzielę. No tak się uparł, że pięknie wlazłem w mgłę swoją zresztą. Aha, to mnie też boli. Dobrze wiedzieć. Nie żebym się nie domyślił, jakbym nie był ogarnięty, ale jest jak jest. Kur. Kolejny power up. Aha, czyli to czasowe jest pewnie. Oj. No, planżuj. Dobrze. Nie to. No szkurcze. Aha. No i po mnie. Chuj mi w dupę. Spoko, Rafik. Miał cząstkę cząstki HP.
W ogóle cię nie widzę, typie. Au. Dawaj, Sunny D. Tego nie przewidziałem. No cóż, czasem tak jest, trafik. Czasem tak jest. No serio. Ale się uparł. Cholera. Nie wiem, jak tego uniknąć w 100%. O nie, o nie. Bez sensu.
Nic nie widzę. Fuck. Kurwa. Ale mówisz o tych duchach, co on przyzywa, czy o czym? Bo na ten laser to nie ma żadnego sensownego sposobu, po prostu trzeba przerolować z tego co widzę. Albo się trzymać go blisko, bo jak się trzymasz blisko, to on ci tak nie zrobi. Że on pokonuje taki dystans. W tak krótkim czasie w porównaniu do mnie, że. No, dobrze. Niedobrze. Skurwa, wiedziałem, że to zrobi. No, skurwysyn. Ty chuju. Głupi. No i... Podoba mi się, że nagle mu się przypomniało o tym ataku z ogona. Tak jak wcześniej nic, to teraz... Zajebiście.
No ja go prawie uwaliłem już, więc tak. Bardzo wzmacnia czary. Duży czas trwania efektów czarów. No, no to teraz wszystko pod mgłę zrobiłem, praktycznie. Para pa pa, para pa pa, para pa pa. Pyk. Bezpieczna strefa. Coś w tym jest. Wspaniale. Trafiłem go w ogóle? Dobrze. Au. No to jest bardzo dobre podejście jak na razie. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. O nie. Skurwysyn.
Czuję, że to zrobi teraz. Jednak nie. Myślałem, że zrobi charge. A tu proszę. No! Panie smoku. Tak dobrze było. No nie wiem. Co się dzieje? Kurwa. O nie. O nie, 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 nie. Ale się wkurzył, że go tak cizują. Właśnie chyba spieprzyłem. Nie, 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 nie. Nic nie widzę. Jest. Uf. Dzięki. I did it. Najlepiej. To strojenie i może wytrzymałość. Dwadzieścia 8 000. Może pogrinduję chwilę. Nie zaszkodzi. Gdzie ten pierścień z oczkiem? Tutaj.
gdzie to jest? Horm. No to teraz co zostało? Został ten final boss z podstawki. Ten champion z wilkiem. Nameless King. Wiwerna. I tyle? Gal pokonany, Midir pokonany. No, Nameless nie wiem. Pierwsza faza będzie łatwa, na pewno. Po prostu mgła, nie? W pierwszą fazę, ale druga. Zakładając, że utrzymam dystans, no to tak, to z magii. Ale coś nie wyjdzie, to... To zrobię papa, szybko. A ty? Na co czekasz? Chodź tu. No chodź tu. Ale czuć większe pole do popisu z większą ilością many. Zamyśliłem się trochę, sorry. Na temat roboty, niestety. Oj. Ała. Ała, ała. Chyba zaraz będzie dedzik. Wow.
Dobra. Zrozumiałem aluzję. Jak nie tak, to siłą. Siemano. Kupin. Auć. Co tam? Cóż cię sprowadza na ten stream? Ile ja potrzebuję? 62. No tak, to zaraz będzie. Tak. Od kilku dni mówisz. Rozumiem. No to takie trochę związki. Raz to kochasz, raz nienawidzisz. Z Soulsami. Znaczy, jak oglądasz, to na pewno jest inaczej, nie? Ale. Chyba Rafik znalazł padawana. Dobra, można levelnąć. Od trójki zacząłeś. To trochę dziwnie. Znaczy, w sumie dobrze, a w sumie niedobrze. Bo skok z trójki do jedynki może ci się trochę czkawką odbić. Nie, no to żaden hejt, tylko wiesz, stwierdzenie faktu, nie? No wiesz, pierwsza część dostała remaster w tym roku, w poprzednim. Który jest całkiem dobrą okazją, żeby zagrać. No, ja na przykład Lords of the Fallen to mi się nie podobało, tak? No, dokładnie tak jak ty, Kupin. A miałem dwa podejścia, więc. Więc szansę dałem. Ty. Wzmacnia czary. Znaczy, ja w sumie nie wiem, czemu Soulsy dwójka tak źle została przyjęta. Znaczy, nie wiem, domyślam się, ale mimo wszystko trochę nie rozumiem aż takiego natężenia złych opinii na temat tej gry. Dobra. To gdzie ja teraz powinienem iść?
Gdzie był ten od gestu, Rafik, przypomnisz? W Lochach i Retylu, nie? Od stolicy mogę tam iść? Co jest nie tak z DS2? W sumie to nie za dużo jest nie tak. Oprócz tego, że podstawka jest taka dziwna. Nie wiem, jak to określić. Gdzie chcę iść? Chcę iść do Wiwerny i później do Króla. Wracając, dwójka jest po prostu inna, głównie robiona przez innych ludzi trochę. Od lochów, mówisz. I ogólnie to czuć, że dwójka jest inna, ale niekoniecznie to jest właśnie złe, tak? Jakby ją wydali, nie wiem, pod jakąś tam nazwą, że to jest Souls-like. Ale nie jest to druga część Soulsów, to pewnie by się ludzie może nie zakochali, ale by się rozpływali nad tą grą mimo wszystko. Gdzie to prowadziło? Skleroza, oczywiście. A, tu gdzie szczury? Tu można na górę wejść? Au. Nie wziąłem czarów. No, chyba tu nie wejdę na górę od tak. Chociaż. Nie. O, jest drabina. Nie tędy? Okej. Dwójka też ma taki problem, że chwilami jakby była robiona na pół gwizdka, co najmniej. Co nie skreśla w 100% gry, ale jak widać, ludziom to przeszkadza mocno. No widzisz, to jest właśnie taki problem, że dwójkę trochę ciężko opisać bez, wiesz, bez jakichś takich skrajności. Albo ci się bardzo spodoba, albo uznasz, że to straszna kupa. Raczej nic pomiędzy nie uznasz. Mi się spodobała na przykład, ale tak jak gram w trójkę już drugi raz, no to tak przechodziłem tą dwójkę, ale szczerze mówiąc, to wolałbym chyba grać w trójkę. Tak na dłuższą metę. Jest po prostu trochę. Jest zrobiona tak, że chyba lepiej wytrzyma próbę czasu. Może tak. Dwójka ma wrażenie, że się bardzo szybko zestarzeje. Jeśli już się nie zestarzała. Bo ja trochę inaczej to odczuwam. Gram w retro cały czas.
No, tylko też inaczej to odczujesz. Jak grasz w trójkę, to możesz właśnie się bardzo mocno odbić. Tu jest ta winda. A wiesz, pierwszy playthrough zawsze jest długi. Szczególnie jak nie siedzisz na streamie, nie streamujesz tego, nikt ci nie pomaga. To też się można w tym zatracić bez reszty. I na plus, i na minus, oczywiście. Gdzieś tutaj, nie? Rafik. No, to jest fajne, że wszystko jest hubem, jak w Castlevaniach nowożytnych, no, nowożytnych, nowszych, może tak, albo jak w Metroidach, że wszystko tak naprawdę prowadzi do początku i do poprzednich lokacji. To jest rzeczywiście pod wrażeniem, jestem tego też. Bardzo mi się to podoba, bo lubię tego typu gry, tego typu rozwiązania, może tak. No właśnie, raz, że ją widzisz, a dwa, że możesz jakimś sposobem się do niej dostać, pewnie, nie? I to jest właśnie zajebiste. Nie wiem, czy tu. A może tu miałem zejść? Tak, pamiętam. Trochę to tak na marginesie. Jak był recki Fallouta trójki bodaj. To gra miała taki ogromny świat jak na tamte czasy. Znaczy no, ogromny. No dość duży. I miałeś taki efekt wow, że jak szedłeś do przodu i coś widziałeś w tle, to mogłeś tam dojść. Pomóż, Rafik. Gdzie są te posągi? Tutaj miałem spaść? Na to podwyższenie? Czy mam spaść tam na dół, do tych szczurków? Czego szukam? Szukam takiego dwóch takich posągów. Czyli mam się cofnąć w ogóle. Biegniesz do końca, skręcasz w lewo. Okej. I co one robią? Wiesz co? Może zróbmy tak, że jak do nich dojdę, to zobaczysz. Bo nie chcę też ci tak spoilerować bez sensu. Prawo.
No i to byłem. Okej. Dzięki za follow. Au. Tak, Rafik, wiem, jak jest lewo. Tylko wiesz, że jest delay. I tutaj. Czy nie? Okej. No, żebyś wiedział. Problemy z orientacją. Tu już nic nie ma? Nie. Oczywiście. Gdzie tu się siadało? Nie to. Demet. Wstawaj, gościu. Ja. W sumie to zapomniałem, że tu jest taka cutscenka. Taka nic nie wyjaśniająca, co się stało. Pa 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 pa. Onwards. Jest Jon. Więc co się stało? Przeniosło mnie do nowej lokacji. Można zaryzykować to stwierdzenie najtrudniejszym bossem w grze. Przynajmniej ja go nigdy tak
Czy legitnie, czy nielegitnie, w zwarciu go nigdy nie pokonałem. Tak, z tym na smoku. Dokładnie ten. Tylko zanim do niego dojdę, jest jeszcze jeden taki mniejszy boss. Tutaj zaraz, bodaj. Jeśli mnie pamięć nie myli. No tak, z tego co wiem, to tak. To nie jest jakiś. Ała! Obowiązkowy. Zresztą wiesz, to też by było ciężkie, nie? Do odkrycia samemu. Bo wiesz, jak to w Soulsach. Gra ci daje hinty, ale domyśl się, człowieku, niektórych rzeczy. Co? Na peceta? Bluźnierstwo. Czemu tak? Ja kiedyś tak uważałem, że pecety najlepsze. Później mi się diametralnie zmieniło. Są jakieś przecieki, wiesz, że. Znaczy, przecieki. Że prawdopodobnie Microsoft na kolejnej konferencji na E3 ogłosi coś nowego, jakąś konsolę, że robią. Z bundlem, z Devil May Cry. Au. W ogóle zapomniałem o tym. Nice. No tam w sumie te podzespoły to jest bardziej, wiesz, procek podkręcony, nie? Po prostu. No, coś takiego. W 2012 chyba się rozpoczęła. Więc tak, coś takiego ma. Szczerze to ja na miejscu Sony bardziej. Jeszcze bym poczekał z następną generacją, no ale. No, od Source'a nic nie przywitał ani nic. Może z zagranicy. Z zagramanicy. No ale tak naprawdę to jeszcze kurz nie opadł od tego. Od Xboxa One X. Dzień dobry. Oj. To chyba nie tutaj miałem iść.
Teraz mnie zaboli. No zgaduję, że jak ogłoszą w tym roku coś, to pewnie pod koniec 2020 już te konsole będziesz miał na półkach, nie? Znaczy pod koniec. Podejrzewam, że wcześniej, zwykle się jakoś na jesień chyba puszcza konsole nowe, coś takiego. Wrzesień. Dobry miesiąc. Up, up and away. Chyba tak. Chyba tutaj. Au. Myślę, że Microsoft będzie kontynuował. Aha, fajnie. Będzie kontynuował politykę, jakby to powiedzieć, jednej platformy, którą jest Xbox, tylko wsteczna kompatybilność na wszystko. No, zbroją się od pewnego czasu co do tych eksów, nie? Ale to zanim te studia powypuszczają gry, stąd się skakało? A propos tego grania, właśnie na komputerze, to z tego co wiem, to ten i Game Pass chcą wprowadzić na innych konsolach, na Switchu. Podobno Nintendo jest bardzo zainteresowane. Więc bym się nie zdziwił. No, szczególnie, że to była tak naprawdę kontynuacja ich takiego przewodniego pomysłu całego Xboxa. Że chcieli po prostu przejąć trochę rynku, które przejmowało Sony w większości. Chcieli mieć miejsce w tym, w living room, czyli w salonie, tak? Salon, living room. Taki kiedyś wywiad widziałem z jednym z pomysłodawców wtedy Xboxa pierwszego. Dostrojenie. No Switch to jest dla mnie perfekcyjna konsola. I masz taką wydajność, że praktycznie jakby się uprzeć, to jakiej gry byś nie przeportował, to Switch sobie da radę. To nie jest tak jak kiedyś, nie, że musiałbyś bardzo obcinać grafikę. Po prostu byś obciął rozdzielczość, tam nie wiem, jakieś cienie i detale i miałbyś grę na Switchu. Tak jak z Doomem zrobili,
czy z Wolfensteinem. Co prawda nie jest to zbyt piękne, ale chodzi. Niepotrzebnie kliknąłem. Nie wspominając, że masz całe zatrzęsienie gier od Nintendo. No, czy mały? To jest chyba 6 cali. To nie jest taki mały aż. Zresztą pamiętaj, że cały czas można grać na TV. Przy trochę lepszej wydajności. Tak. Luzik. Myślę, że każdy ogarnął. Gdzie mi z tym łbem? No dobra, ale jak już dojdę do Nameless Kinga, to zostawię go na jutro. Oj. Jeszcze musiałbym pamiętać, jak do niego dojść. Nie wiem, czy dobrze idę. Łuska. Ja bym się nie zdziwił, jakby Nintendo poszło za ciosem i też wypuściło jakiegoś takiego Switcha dopakowanego. Załóżmy z tym samym ekranem, ale na przykład tak wydajnościowo, żeby au. Co ty stary, ja nie dojdę do. Aha. Nameless Kinga dzisiaj, tak mi się wydaje. Przysypiam już. No, wracając. Żeby puścili takiego Switcha, że przykładowo gry, które chodziły w 900p, żeby chodziły w 1080p wydajnościowo. I tyle. I to by wystarczyło. Ja bym coś takiego już kupił. No, coś takiego. Nazwaliby to Switch XL na przykład. Tak jak oni, albo New Switch, coś tam. Proszę mnie zostawić. Ha, głupie ci. Szczerze, nie mam pojęcia. W ogóle się nie interesuje lore. Oprócz tego wątku w pierwszej części z tym, z Sifem. Czy też Sifem.
Dobra. Czas obudzić wkurzonego pana. Sifem i tym rycerzykiem fajnym. Artoriasem, o. Chciałbym jego figurkę. Albo Sifa właśnie. Postawić sobie gdzieś na biurku. No więc dobra, jedno podejście. Kończymy. Jutro będę próbował, ale to będzie mordęga. Jestem pewien. To się chyba po prostu schodziło. Tak. Nie zmieniłem czarów. Chociaż w sumie mam, chociaż trochę ciężko ostatnio z, jakby to powiedzieć, z dotrzymaniem tych godzin. Ogólnie o 20 są streamy. Od poniedziałku do piątku, w niedzielę o 19. W soboty czasem coś puszczę, chociaż ostatnio od 2-3 tygodni nic. Troszkę mnie praca zżera. Wow, to mnie trafiło. Spoko, wpadaj. Auć. Ale się daje. Jak worek treningowy. Serio. W ogóle zapomniałem jego ataków. No, i to bardzo. Jak dalej pójdzie, to nie dożyje. Nice. Ta, ale ta pierwsza forma to jest akurat nic. Ta, dobranoc. Rafik, dobra. Spróbuję jeszcze raz i tyle.
Aha. Ale mam nie fart. Pamiętam, że jak... O, wielkie dzięki za cheer. Pamiętam, że jak podchodziłem do niego pierwszy raz, żeby go w ogóle zabić, to miałem tyle podejść, że tą pierwszą formę w sumie opanowałem, także maksymalnie z jednym Estusem przechodziłem użytym. Ale ta druga to mnie rozpieprzała na strzępy. O, pięknie. I chyba będę się musiał nauczyć tego od nowa. Kompletnie. Dobra, koniec. Niestety muszę kończyć. Mam robotę na rano. No, ale to u mnie dość normalne. Skleroza ogólnie. Rzecz ujmując. Przyzwyczaisz się. Pewnie. Jak pobędziesz dłużej na streamach. Dobra. Wielkie dzięki, że wpadłeś. Zapraszam jutro. Tak, koło 20. I tyle. Papatki.